Powrót do byłej dziewczyny jest możliwy. Naprawdę. I to w 99% przypadków. Ale wiesz, co tym jest najgorsze? Że dziewczyna ciebie tak dojedzie. Po prostu dziewczyna cię tak dojedzie. Dziewczyna cię tak po prostu zniszczy, że ty się możesz już nigdy nie pozbierać. Ty już możesz nigdy nie być normalnym, silnym, psychicznie facetem, rozumiesz? Laska cię może tak zwyzywać, rozumiesz, bo ona musi ten kwas cały wypluć, który jej zaserwowałeś, no nie? I wszystko poleci na ciebie, będziesz zwyzywany. Ona może ciebie zdradzić, będzie ciebie zdradzała tylko po to, żebyś po prostu poczuł się tak, jak po prostu ona się czuła, gdy ją zostawiłeś. I ty po prostu będziesz tak dojechany, że po prostu będziesz miał takie myśli, po prostu, no, jak jesteś słaby psychicznie, to po prostu możesz pójść w jakiś alkoholizm czy coś, nie wytrzymasz tego, rozumiesz? Nie wytrzymasz tego, będziesz płakał, rozumiesz? Będziesz płakał, po prostu będziesz ryczał. Będziesz po prostu dojechany, rozumiesz? Będziesz dojechany. Pomimo tego, że ona ci później wybaczy, wrócisz do niej, to po prostu ty już nie będziesz tym samym człowiekiem, rozumiesz? Ty już nie będziesz tym samym człowiekiem. Ty po prostu stracisz jaja, stracisz męskość, rozumiesz? Naprawdę. I powiem ci tak, no naprawdę trzeba po prostu po męsku, okej, odchodzę, bum. Koniec. To koniec. Nie wracasz, rozumiesz? Nie wracasz, choćby nie wiem, jak piękna była dziewczyna, choćbyś przez kolejne 10 lat nie znalazł równie fajnej, dobrej dziewczyny jak ta, to powiem ci, nie. Musisz być konsekwentny, naprawdę. Bo po prostu, no, nie opłaca się, rozumiesz? Nie opłaca się. Po prostu, no, dziewczyny, no, to nie będzie tak, że dziewczyna. Tak, skarbie, przyjdź do mnie, I love you, czekałam na ciebie, już piwko jest w lodówce, czeka, rosołek już czeka i tak dalej, już wchodź na mnie, możesz mnie stukać tak jak chcesz od dzisiaj, po prostu jesteś najlepszy, dziękuję ci, że wróciłeś, czekałam na ciebie. Nie, tak nie będzie, człowieku, ona cię zajedzie, będzie cię zwyzywać cię i tak dalej, co po prostu wjedzie ci tak na psychę, po prostu na emocje i po prostu naprawdę nie warto, wiesz, to po prostu będziesz musiał spaść na dno, żeby ją odzyskać, rozumiesz? Będziesz musiał spaść na dno, żeby ją odzyskać. To tak jakbyś rozbił szklankę i później posklejałbyś ją. Czy ta szklanka już będzie taka sama jak przed rozbiciem? Nie. Ty już nigdy nie będziesz taki sam, rozumiesz? Kobieta też nigdy nie będzie taka sama, rozumiesz? Ona ci też może nigdy już nie zaufać. Naprawdę. Po prostu konsekwencja twojej decyzji, no, odczujesz ją, rozumiesz? Odczujesz ją. Dlatego ja zawsze, no, powiem ci tak, no, gdy ktoś chce, żeby do niego wróciła dziewczyna, żeby mu pomógł, to ja mówię, stary, nie idź tą drogą, naprawdę. Ja chcę dobrze dla ciebie, po prostu da się to zrobić, ale powiem ci, staniesz się wrakiem, rozumiesz? Staniesz się wrakiem. Staniesz się wrakiem. Lepiej jest iść w miasto, poznawać nowe dziewczyny. Jedna ci nie wyjdzie, druga ci nie wyjdzie, spoko, ale niech to nawet będzie trwało 5-10 lat znajdowanie nowej dziewczyny, ale to i tak będzie łagodne w porównaniu z tym, co po prostu otrzymasz w momencie, gdy będziesz chciał wrócić, rozumiesz? Naprawdę, nie warto. Nie warto. Naprawdę, jeszcze inaczej sytuacja wygląda, gdy przykładowo to dziewczyna ciebie zostawiła, no nie? No ale no to też odczujesz, no nie? Odczujesz. Naprawdę. Po prostu, no, nie chodzi o to, że chcę źle i tak dalej, tylko po prostu zniszczy cię to. Wielu gości, którzy gdzieś tam
podrywają dziewczyny i tak dalej, no po kilku latach stają się wrakami, bo robią to nieumiejętnie, rozumiesz? Robią to nieumiejętnie. Ja przez tyle lat działam i tak dalej, nie, jakby to powiedzieć, nie jestem gdzieś tam nerwowy i tak dalej, spokój, bo po prostu robię to tak, jak powinno się to robić, robię to dobrze. Ja, gdy przykładowo mi nie wychodzi coś z dziewczyną, blokuję ją, po prostu no, robię to dla swojego dobra, żeby nawet gdy ona gdzieś tam będzie chciała się do mnie odezwać, to ja nie otrzymam tej wiadomości. Sam siebie zabezpieczam. Dziewczyna nie odbiera telefonu, ja po prostu do niej nie dzwonię. Rozumiesz, drugi, bo to już mnie później, nawet jeśli, powiem ci tak, nawet jeśli bym ją ogarnął, no nie, to ile ja straciłem przy tym energii, rozumiesz? Ile ja straciłem mocy, ile ja straciłem nerwów przy tym. Uwodzenie ma być przyjemne, rozumiesz? To tak jak ktoś ci daje w markecie, w restauracji superburgera, on ma być dobry, on ma ci smakować, on ma być pyszny, no nie? Jesz go, wow, super, dziękuję, no nie? Takie ma być uwodzenie. Przyjemne. Jeśli jest coś nie tak, czujesz się źle, to robisz coś nie tak. I zazwyczaj nie należy tego szukać w dziewczynie, tylko po prostu trzeba odciąć tą dziewczynę i iść do następnej, rozumiesz? Jeśli po spotkaniu z dziewczyną jesteś wkurzony, przychodzisz wkurzony, walisz konia czy coś, to odetnij tą dziewczynę, rozumiesz? Nie. Ty masz przychodzić ze spotkania uśmiechnięty, pełen energii, rozumiesz? Jeśli podchodzisz do dziewczyny, ona patrzy na ciebie tak krzywo czy coś, już czujesz tą negatywną aurę, to uciekaj. Okej, cześć, trzymaj się. Nie gadaj z nią, rozumiesz? Idź do następnej. Jeśli czasem coś ci dziewczyna powie niemiłego, dziewczyna ci powie, nie ta liga, albo spadaj, albo coś takiego, to nie gadaj z nią, idź do następnej, staraj się jak najszybciej zamienić te negatywne emocje w coś pozytywnego, rozumiesz? Podejdź na scenę, gdzieś, o jak to miło, to jesteś fajny i tak dalej, już. Ucinaj to, naprawdę. Tak samo z powrotem, no nie. Rozumiesz, no nie. Nawet jeśli gdzieś tam dziewczyna by ciebie błagała, to nie, bo konsekwencje zawsze będą. Teraz cię błaga, a później gdzieś tam będzie musiała ten kwas na ciebie wylać, no nie, naprawdę. Ja czasem spotykałem się z dziewczyną, wkurzyła mnie, no nie? Zerwałem z nią kontakt, odzywam się po 3 tygodniach i po prostu ja muszę jakby to powiedzieć, już ona musi mi ten kwas wylać, ona musi mnie poobrażać, powyzywać i tak dalej i po prostu to i tak jest minimalny procent tego. Zobacz, że do dziewczyny się jeden dzień gdzieś tam nie odezwiesz, już dzwoni, czego się nie odzywasz i tak dalej, no i zobacz już, rozumiesz? A przykładowo pół roku się do dziewczyny nie odzywasz, rok czasu i ty gdzieś tam chcesz do niej wrócić, no nie, relacja musi być bez przerw, rozumiesz? Jak coś jest nie tak, wywalasz, rozumiesz? Jak owoc się psuje, to się go nie je, tylko się go wyrzuca, bierze się świeży z drzewa. Nie próbuje się go naprawiać, bo już się go nie da naprawić, jest zepsuty. Ta relacja była zepsuta, już jej nie odbudujesz, rozumiesz? Nie odbudujesz. I jeśli chcesz, to musisz zjeść ten syf, no nie zepsuty. Później będziesz żygał i tak dalej, no nie? Nie warto, rozumiesz? Nie warto. Szkoda twojego życia, szkoda twoich nerwów. No kobiety cię zawsze tak dojadą, że po prostu zdziwiłbyś się. Dlatego no mówię, no nie. Nie rób tego. Po prostu zaakceptuj to. Nie wyszło, okej. Nie wyszło, rozstaliście się. Idź dalej, poznaj następną, rozumiesz?
bo nawet jeśli wrócisz do niej, to problemy zostaną. Problemy, które były przed rozstaniem i przez które zostawiłeś dziewczynę, to w momencie, gdy do niej wrócisz, te problemy wrócą razem z tobą, razem z wami. Będą jeszcze większe, spotęgowane. Naprawdę. Uwierz mi, że dziewczyna nie przywita cię z ciepłymi rękami. Kurde, wódka już, tego, zrobiłam imprezę, bo wracasz, wiesz? Zrobiłam imprezę. To nie jest opowieść o synu marnotrawnym, tak nie będzie. Zazwyczaj będzie tak, że po prostu laska już cię raz, że poniewiera, nie będzie gdzieś tam odbierała i tak dalej, i tak dalej. Wyzywa cię, po prostu dotkniesz dna, rozumiesz? Dotkniesz dnia i nikt nie gwarantuje ci, że ty wyjdziesz z tego dna. Rozumiesz? Dla niej też będziesz, no wracasz. Dlaczego wracasz? Bo inna ciebie nie chciała. Bo nie dajesz rady z innymi, jesteś przegrywem, no nie? I cię musi dojechać. Już nigdy nie będzie tak samo, rozumiesz? Już nigdy nie będzie tak samo, jak przed rozstaniem. Szklanka już nigdy nie będzie taka sama przed rozbiciem, rozumiesz? Dlatego no mówię, idź w miasto, poznawaj nową. Niech to będzie po prostu rozdział w twoim życiu, niech to będzie twoje doświadczenie, które zyskałeś i które cię nauczyło. Które cię nauczyło i gdy poznasz nową dziewczynę, już nie będziesz popełniał tych błędów, no nie? Nie będziesz popełniał tych błędów i będziesz brał dużo lepszą dziewczynę dla siebie. Nie będziesz bawił się w dzwonienie po 20 razy, nie będziesz prosił o spotkanie, dziewczyna będzie kombinowała nara, rozumiesz? Będziesz robił przesiew, rozumiesz? Będziesz robił przesiew. Ja przykładowo na 100 podejść, na 100 podejść, może spotkam się z dwiema, trzema, z którymi tworzę jakąś trwalszą relację. Zobaczcie, tego syfu trzeba przesiać, no nie? Tak wygląda dzisiaj świat. Świat jest naprawdę zmaterializowany, toksyczny i tak dalej, no nie? Jest taki kwas, no nie? I się szuka takich perełek. Naprawdę trzeba się nalatać, no nie? Naprawdę trzeba się nalatać. I to też do pewnego wieku, bo jak już jest jakaś perełka, no to już zajęta będzie, no nie? Trzeba szukać nisko, no nie? Naprawdę trzeba latać. Super związek, to trzeba się nalatać, rozumiesz? Nie będzie tak, że podejdziesz do jednej dziewczyny i już to może być złoty strzał, jasne. Może być złoty strzał. Ale nie licz na złoty strzał, po prostu licz się z tym, że musisz się nalatać, musisz się wziąć do roboty. Trzeba zasuwać. Na szczęście trzeba ciężko pracować, samo nie przyjdzie. Naprawdę. Dlatego no mówię, nie wracaj, nie wracaj, bo przegrasz życie. Przegrasz życie, a wrócisz, a na końcu życia dziewczyna ci powie, że i tak cię przykładowo nie kochała i tak dalej. Rozumiesz? Najgorsze słowa, jakie mógłbyś usłyszeć. Dlatego idź naprzód, no nie? Poznawaj nową dziewczynę, która będzie z tobą szczerze i tak dalej i będzie z tobą do końca życia, no nie? Jak upadniesz, poda ci rękę. Jak ona upadnie, ty podasz jej rękę. Dlatego nie wracaj, rozumiesz? Nie wracaj, ja ci nawet nie będę pomagał, jak wracać. Nie. To jest po prostu zbyt dużo siły stracisz, no nie? I później już możesz nie być tym samym facetem, co byłeś kiedyś, no nie? Zmiękniesz. Staniesz się nieatrakcyjny. Staniesz się pantoflem i tak dalej, i tak dalej. Zostaniesz z długami. Naprawdę nie warto. Podziękuj dziewczynie. Dziękuję za super spędzone chwile. Cieszę się, że mogliśmy być razem. To, co mówiłem, to było szczere. Byłem z tobą szczerze i tak dalej. I po prostu tak się odchodzi, z klasą, no nie? Życzę ci jak najlepiej.
ułóż sobie życie, naprawdę, nie mówię tego po złości, ja już nigdy naprawdę nie wrócę, bo będę się bał i tak dalej, i tak dalej. I odchodzisz, no nie? Naprawdę. A nawet jak się będziesz chciał odezwać, to ja się nie odezwę do ciebie. Naprawdę nie odzywaj się mnie, bo to mnie będzie bolało, ja tego nie chcę. I tyle. I po prostu lecisz naprzód, rozumiesz? I to cię nie zatrzymuje, stajesz się jeszcze bardziej męski. I z następną dziewczyną już wiesz, jak masz postępować i bum, jesteś szczęśliwy i tak dalej. I wiesz, że gdy się coś zepsuje, to odejdziesz z klasą i nie będziesz gdzieś tam prosił o powrót, no nie? Bo uwierz mi, każda dziewczyna, nim pozwoli ci wrócić do siebie, sprowadzi cię na samo dno, rozumiesz? Zrobi z ciebie gówno. Będziesz po prostu nikim. I powiem ci tak, nie warto. Nie warto. Bo już możesz się nigdy nie pozbierać. Wrócisz do kobiety, ale już po prostu będziesz warzywem, rozumiesz? Będziesz warzywem. Dlatego ja nie chcę, żebyś był warzywem. Masz być facetem. Silnym z krwi i kości, który bez problemu może sobie znaleźć jeszcze ładniejszą, jeszcze lepszą i nie odwraca się za siebie, nie odwracasz się za siebie, bo ci, którzy spoglądają za siebie, to przegrywy. Nigdy nie osiągnęli sukces. Nie osiągnęli sukces dlatego, bo ciągle obracają się za siebie. Ten, który osiąga sukces, to osoba, która nigdy nie spogląda wstecz. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.